Jeszcze żaden polski rząd po 1989 roku nie odchodził w tak haniebnym stylu jak rząd pisowski. Różnie bywało za czasów AWS czy SLD, ale jeśli prawdziwego mężczyznę poznać po tym, jak kończy, to w rządzie pisowskim nie ma ani jednego faceta. Wszyscy oni są dzisiaj w pełni skoncentrowani na tym, jak najwięcej wyciągnąć, ukraść, jak się nachapać i jak najmocniej, jak najlepiej próbować ukryć i zalegalizować te nielegalne działania. Ujawniane tydzień po tygodniu wpłaty pisowskich menedżerów spółek Skarbu Państwa na pisowskie kampanie wyborcze. Czym to jest, jeśli nie prostym odpłacaniem się za otrzymanie intratnych posad? Regularne i nielegalne używanie Pegasusa do inwigilacji opozycji demokratycznej, zaciąganie i ukrywanie kolejnych miliardów złotych długu publicznego, ukrywanie przed kontrolą parlamentu, ze strony parlamentu, zaciąganie tego długu poza budżetem państwa. Próby wprowadzania absolutnie skandalicznych ustaw, takich jak Bezkarność Plus czy Koryto Plus. I do tego cały czas kombinowanie przy przyszłorocznych wyborach. Co jeszcze można zrobić, żeby skręcić ich wynik? Taki mamy klimat przed tegorocznym świętem niepodległości. Jutro pisowcy będą się puszyć i z wielkim zapałem śpiewać hymn narodowy, a na co dzień kombinują, jak poukrywać pieniądze na różnych tajnych rachunkach bankowych. Świat w tym roku zobaczył dwie twarze Polski. Te, którą podziwia i szanuje, to twarz Polek i Polaków, to twarz naszych samorządów, naszych NGO-sów, którzy masowo wsparli, wspomogli, przywitali w Polsce setki tysięcy ukraińskich uciekinierów. I twarz drugą, twarz rządu Kaczyńskiego, twarz nienawistną, zaciętą, twarz nastawioną na izolowanie Polski, na wewnętrzne skłócanie naszego narodu. Dopóki oni będą rządzić, nic się w Polsce nie zmieni na lepsze.